Jeżeli spojrzymy na sektor technologiczny, możemy oczywiście powiedzieć, że Nasdaq jest na szczytach, czy to jest dobry moment do inwestowania. Takie pytania pojawiają się zawsze. W długim terminie akcje rosną, technologia się rozwija, spółki technologiczne poprawiają wyniki, także mimo że ten sektor, mimo że indeks jest obecnie na szczytach, cały czas widzimy potencjał. Widzimy spółki, które są neutralnie wycenione, które są w miarę tanie. Widzimy różne spółki, oczywiście są też spółki, które są bardzo drogie. Widzimy na przykład rynek gier komputerowych bardzo rośnie na całym świecie. To nie jest tylko fenomen polski, to jest na całym świecie. Widzimy spółki biotechnologiczne, cały czas sporo wyzwań, cały czas wiele chorób, na które nie mamy jeszcze leków. Także widzimy w tych spółkach biotechnologicznych spory potencjał. Widzimy w spółkach technologicznych potencjał. Wyceny, tak jak mówię, są w naszej ocenie, jeżeli chodzi o spółki technologiczne, neutralne. Natomiast zyski bardzo szybko rosną. Jeżeli chodzi o spółki biotechnologiczne, uważamy, że tutaj bańka pękła. Szczyt był mniej więcej 2 lata temu. Wtedy wyceny były bardzo wysoko. Teraz są mniej więcej 30% niżej. Natomiast te biznesy są dużo bardziej rozwinięte. Tam teraz te nowe leki są bliżej wejścia na rynek. Powinny się pojawić zyski z tych leków. Dlatego uważamy, że to właśnie teraz jest dobry moment, żeby otworzyć fundusz. Natomiast chcemy też dla inwestorów troszkę zdywersyfikować ryzyko, dlatego opieramy go na dwóch nogach, na tej nodze technologicznej i na nodze biotechnologicznej. Jeżeli inwestor chce zainwestować w te spółki, on powinien nabyć jednostki naszego funduszu Quercus Global Growth. Fundusz będzie inwestował głównie w Stanach Zjednoczonych, gdyż tam jest najwięcej tych spółek technologicznych. Drugim takim rynkiem, gdzie będziemy inwestować, są Niemcy. Tam też widzimy na przykład bardzo silne spółki z sektora e-commerce. Oczywiście to, jakie spółki będziemy mieć w portfelu, zależy od wycen, zależy od tego, jakie będziemy mieć konkretnie view na rynek, czy coś się nie zmieni fundamentalnie. Także to, że na przykład dzisiaj zaproponuję jakieś spółki, no to nie oznacza, że za miesiąc, dwa, trzy, pięć lat, że takie spółki będą. To się wszystko oczywiście może zmieniać, ponieważ technologia się zmienia, to jest rynek dynamicznie zmieniający się. Na przykład dzisiaj mogę powiedzieć, że racjonalnie, neutralnie, sensownie wycenione są spółki takie jak Intel i Cisco, to z tego sektora technologicznego. Jeżeli chodzi o sektor biotechnologiczny, podoba nam się na przykład spółka Celgene. Jest to największa spółka biotechnologiczna na świecie, wyceniona 14 razy zyski, także wycena nie jest wysoka. Ciekawy pipeline leków. No i uważamy, że to jest dobry moment do zainwestowania. Zakładamy, że fundusz powinien bić benchmark. Benchmarkiem jest MSCI World Index. Jest to fundusz akcyjny, o czym trzeba pamiętać w kontekście podejmowanego ryzyka. Jeżeli na świecie będą mocniejsze spadki, no to ten fundusz może tracić. Zakładamy, że mniej, ponieważ jest ta jednak dywersyfikacja na część biotechnologiczną, część technologiczną. Spółki biotechnologiczne są bardziej acyklicznymi spółkami. Natomiast w przypadku wzrostów zakładamy, że te spółki technologiczne powinny rosnąć szybciej niż takie tradycyjne biznesy, przemysł, utilities czy banki. Także jeżeli chodzi o takie stopy zwrotu, zależnie od koniunktury, zakładamy, że powinniśmy rosnąć szybciej niż MSCI World Index i to jest naszym celem.